zrobiło się... O, zrobiło się specyficznie, powiem szczerze. O, mam dalej sieczkę w głowie i nie wiem, co o tym wszystkim myśleć. Ikar i Kara nie odstępowali mnie na krok. Eskortowali mnie, mając na uwadze, aby chłopcy za bardzo się do mnie nie zbliżali. O, mam eskortę! Ikar i Kara, jednorożec i królik. Moja fery drużyna. Nawet jeżeli ostatnio mieliśmy kilka sprzeczek, to byłam wdzięczna za ich obecność. O, jak ja was uwielbiam. Ponika, tak bardzo mi przykro. Wiem, że już to mówiłam, ale nie mogę przestać tego powtarzać. Gdybym wiedziała, przez co przeszłaś i co było planowane, tak bardzo mam to sobie za złe. Nie mogłaś wiedzieć. Od jakiegoś czasu Miko zachowywała się inaczej i mogłam się domyślić, że popełniła jakiś błąd. Nie okazałam się zbytnio dobrą przyjaciółką ani wobec siebie, ani wobec niej. Tak, ja się nie uważam się za twoją przyjaciółkę. To trochę dziwne. Nie, dobra, tak, bo faktycznie chciała przecież, pytała nas, to tylko było, pamiętam, że było pytanie, czy wszystko okej, tylko chyba tam ja odpowiedziałam, czy nie wiem, czy ja miałam taką opcję, czy postać miała taką, że nie chciała w tej chwili, byłaś gotowa mi pomóc, to ja nie sięgnęłam po pomocną dłoń. Mogłam bardziej nalegać, no wtedy to byś wyszła na wścisk w skoł albo coś, wiesz, to nie byłoby najlepsze rozwiązanie. No, taka prawda. Nie wierzę, jestem taki wściekły. Gdybym mógł, to bym ich udusił. Albo nadział na rok. No, nie będę się trzymać tego rogu. Wiesz, Kero, że cię lubię. Kero. Co? To prawda. To, co zrobili, jest niedopuszczalne. Zasługują na to samo. W końcu by zrozumieli, co to znaczy stracić rodzinę. Szczerze? Nie wiedzą? Kero, pamiętaj, że połowa mieszkańców utraciła swoje rodziny. Valpion na przykład stracił brata. Wie, jak to jest. Najwyraźniej nie wpłynęło to na niego aż tak bardzo, skoro zrobił to samo Bonice. Wiedzę, że możesz liczyć na moje wsparcie. Dziękuję, Kero, ja to wiem. Doskonale. Zaniesiecie ją do przychodni i powiecie... Przestań języku. Doskonale. Zanieście ją do przychodni i powiedzcie Mates, aby podała środek uspiejący Etrai. Nie chcę, aby zaatakowała ją w ramach zemsty. Ale ja możesz iść razem z nimi. Poszli do przychodni. Jak dwa wściekła psy. Karen, ty... Muszę coś załatwić. Bonika, widzimy się później, okej? Okay? Odpocznij trochę. Dobrze, ty też. Ikar, Kero, możecie już zostawić Bonikę. Ja jej potowarzyszę. Jejku, naprawdę będą mnie pilnować, prowadzić za rączkę do kibelka? Spojrzała na pozostałych z lekką pogardą i dała mi znak, żebym poszła do przodu. Wyglądali na przebitych. Ta, mają halt na babkę. Chciałabym móc ci powiedzieć, że nie powinnaś mieć im tego za złe, że są głupi jak but. Ale tym razem naprawdę przekroczyli wszelkie granice. Oh, Evelyn, jakbym miała z tym koszulkę, to bym sobie włożyła, uwierz mi. Tak, i to ja muszę teraz ponosić tego konsekwencje. W głębi duszy nie są źli, są w popłochu i pod presją, dlatego popełniają błędy. Wydaje mi się, że Miko coraz bardziej zdaje sobie z tego sprawę. To pewnie dlatego była taka ostrożna wobec Kolai. Ale dlaczego to oni kierują strażą? Ponieważ nikt inny nie chce przyjąć tej roli na swoje barki. No tak, trochę jak wybory samorządu szkolnego. Kto chce zostać przewodniczącym? No oczywiście, że nie ja. Chyba mi nie powiesz, że nikt nie byłby zadowolony, gdyby został szefem. A bycie szefem jest przereklamowane. To jest masa obowiązków. Oczywiście, że tak. Łącznie ze mną jest wielu, przepraszam za wrażenie, pyskaczy, którzy chcieliby dowodzić i wydawać rozkazy, ale nikt nie chce ponosić odpowiedzialności, jaka się z tym łączy. A ty? Nie sądzę, bym miała aż tyle siły. Moja rola głównej pielęgniarki jest już bardzo stresująca. Wątpię, abym miała wystarczająco dużo odwagi i kompetencji, aby spróbować pieczę nad tak liczną strażą, jak robi to lśniąca straż. Ale nie usprawiedliwia to tego, co ci zrobili. Zrobię wszystko, aby ponieść odpowiedzialność za swoje czyny. Chcę, aby było to dla ciebie jasne. Wow, Evelyn, mroczny mściciel. Dobrze, wygląda jakby mocno się nad czymś zastanawiała. Ciekawe, nad czym tak myśli.
jakichś środków przeczyszczających dolać im do jutrzejszego obiadu. Teraz już się nie zastanowię. Teraz już się cię zostawię. Nie martw się, dziewczyny, do nich też zaraz zajrzę. Wszystkie potrzebują ci odpoczynku. Dobrze, dziękuję. To było właśnie działanie pod presją i stresujące. Weszłam do pokoju, trochę dziwnie się czułam. Użyło mi, że mogłam wszystko wyznać pozostałym. Ale jednocześnie mam wrażenie, że nie wyrzuciłam z siebie jeszcze wszystkich cierpień. Czuję się prawie tak, jakbym się przez to dusiła. Położyłam się na łóżku i wpatrywałam się w sufit. Byłam pochłonięta własnymi myślami. Ktoś puka. Czułam się jak zombie, ale poszłam otworzyć. To są drzwi? Trochę śmiesznie to wygląda. Mogę z tobą porozmawiać? O tym, co powiedziałaś na plaży. Możemy pójść gdzieś indziej, jeśli chcesz. Zrozumiem to, a nie powinieneś pogadać z Evelyn? Już o tym rozmawialiśmy, prawda? Tak, ale niewystarczająco. Muszę ci coś powiedzieć. Dobra, wpuścimy go. Nie będziemy tego załatwiać publicznie na korytarzu, coś czuję. Domyślam się, że i tak nie mam za bardzo wyboru. Wejdź, ale zostań przy wejściu. Wpuściłam go do pokoju. Zwłaszcza, że nie chciałam patrzeć na te okropne drzwi. Ja przepraszam, nie zdawałam sobie sprawy z powagi sytuacji. Nie myślałam, że to aż tak cię to zrani. Chcę powiedzieć, domyślałem się, że cię to zrani, ale co? Myślałeś, że to przeboleje? Śmiechu warte, i tak zawsze miałeś mnie za nic, odkąd się znamy, nie przestajesz mnie poniżać. Nie, to nieprawda. Ja, no, w sumie tutaj przyznam rację Ezarelowi. Faktycznie, nie cały czas. Nie, dość tych liści, dość tego policzkowania. Także niech się zamknie. Jeżeli nie potrafisz ani na chwilę postawić się w mojej sytuacji, to po prostu się nie odzywaj. Jeżeli wiedziałeś, że to mnie zrani, to dlaczego to zrobiłeś? Azarel, zniszczyłeś mi życie. To ty zmusiłeś mnie, abym wypiła ten napój. Ufałam ci, a ty mnie zdradziłeś. Wszystko przez ciebie. Po policzkach zaczęły spływać mi łzy. Jestem nikim, jestem niczym. Ojejcie. Ale to nie zupełnie tak. Bonika, ja nie jesteś dla mnie nikim. To najgorszy błąd, jaki kiedykolwiek popełniłem. Nie wiedziałem, co robić. Tak bardzo mam sobie za złe, że cię zraniłem. Nigdy nie powinienem był tego zrobić. Chyba nigdy sobie tego nie wybaczę. Do całowania potrzeba dwóch osób. To nie było całowanie. Jak to czynny udział? Co tam było? Był jakiś pocałunek? Bo ja nie pamiętam, żebym taką wersję dialogową widziała. Opcja była, nie? Przedłuż pocałunek, ja tego po prostu nie robiłam. Ty się po prostu na mnie rzuciłeś. Mogłeś zrozumieć, że sobie tego nie życzyłam. I co mam powiedzieć? Boję się, że dostanę jakieś potężne minusy. Także ja sobie w tym momencie nie życzyłam mikstury, naprawdę. A pocałunku to ja nie uznaję tego za pocałunek. Serio, ja uznaję to za czynność typu usta, tylko gorzej. Mogłeś zrozumieć, że sobie tego nie życzyłam. Wiem, teraz to rozumiem. Tak bardzo mi przykro, Bonika, mam nadzieję, że mi wierzysz. Puścił głowę i zacisnął pięści, a ja płakałam, nie mogłam przestać. Ilustracja tylko tak śmiesznie przycięta. Naprawdę jest przezabawnie wycięta. No, trochę to psuje klimat. Bo tutaj widać tylko włosy. Chyba, że mieliśmy się skupić bardziej na smutnym Ezarelu. Nie mogłam spojrzeć mu w twarz. Odwróciłam się do niego plecami i powoli zaczęłam opadać na ziemię. To tak, jakby moje serce zrobiło się tak ociężałe, że nie byłam w stanie dalej stać na nogach. Wszystko naprawię. Jeszcze nie wiem jak, ale obiecuję, że to zrobię. Podszedł do mnie i próbował złapać mnie za ramię. Szybko się odsunęłam. Zrobię wszystko, abyś mi wybaczyła. Nie chcę, abyś mnie nienawidziła. Nie chcę, abyś przeze mnie cierpiała. Kleknął przede mną. O, teraz będę cię chronić za wszelką cenę. Mamy osobistego rycerza. Patrzyłam na Ezarela bez słowa. Czułam, jak przytłacza mnie nadmiar emocji.
ale to ty zmusiłeś mnie, abym wypiła ten napój. Płyta jej się chyba zacięła. Nie wiem, co powiedzieć ani co zrobić. Przez jakiś czas dalej próbował mnie przepraszać. No, kurde, nie przemyślał tego. Niestety, no, są takie błędy i ktoś czegoś nie przemyśli. To nie było z wyrachowania, to było nieprzemyślane. A ja dalej słuchałam go w ciszy, aż straciłam resztki sił. Azarel zobaczył, że nie dawałam już rady i zostawił mnie w spokoju. Od razu zasnęłam. Obudziłam się z samego rana. Na podłodze leżał list. Kiedy on go napisał? A wiecie, troszkę jest mi przykro, ale szczerze powiedziawszy, bardziej by mi to zrobiło wrażenie, jakby to się działo w poprzednim odcinku. Bo to już jest troszkę po czasie, ja już troszkę to przebolałam i tak powiem, no emocje mojej postaci wydają mi się na wyrost. Niektórzy chcą działać, nie przemyślą, no i tak się kończy. Niekiedy są smutne tego konsekwencje, niekiedy mniejsza, niekiedy większa. Bonika, dalej nie wiem, jak się wyrazić. Może wydawać się, że czuję się swobodnie, ale za każdym razem, gdy cię widzę, nie wiem, co powiedzieć. Chcę, abyś wiedziała, że wczoraj mówiłam na poważnie. Zrobię wszystko, abyś mi wybaczyła. Ezarel, wybaczy moja... Szczerze powiedziawszy, jak tak to czytam, to wypowiada mi się... Trochę mnie przeraża taka przysięga. Mam wrażenie, że to obiecuje naprawdę dużo i to za dużo. A może po prostu jestem właśnie po pewnym zakończeniu Dragon Age'a, które tak na mnie zadziałało. Nie wiem, co o tym myśleć. Zachowanie Zarela wprawia mnie w zakłopotanie, ale wyglądał, jakby mówił naprawdę szczerze. No, ja od początku wiedziałam, że on mówi szczerze, tylko... nie wiem, co powinnam tego teraz zrobić. Bo widać, że jest osobą, której proste przepraszam bardzo trudno wyszło, a jednak to powiedział. Wydarzyło się tak wiele, ale ja odnalazłam swoją siostrę Kalaję. Ezarel chyba w końcu zdał sobie sprawę z powagi swoich czynów i zyskałam poparcie niektórych członków straży. Chyba otwierają się przede mną drzwi do lepszej przyszłości. Wiem, że to jeszcze nie koniec i czeka mnie długa droga, ale przyszłość wyciąga do mnie rękę. Ode mnie zależy, czy ją chwyca. Bonika, nie śpisz? Tu Ikar. Miko chce się z tobą spotkać. Czyż chyba przyszłość sięgnęła tą ręką? Tak, nie śpię, już idę. I co to się stanie? Od razu poszłam do kryształowej sali, teczka jest dalej zamknięta. Karen i Alaya też tam były. Dziękuję, że tak szybko przyszłyście. Spojrzałam pytająco na dziewczynę. Karen się skrzywiła, chyba zaraz nam się oberwie. Chyba wiecie, dlaczego tutaj jesteście. Dobrze, a więc zacznę. Miko dogłębnie wytłumaczyła nam, jak bardzo nasza operacja ratunkowa wystawiła kwaterę główną na niebezpieczeństwo. Mogłam to zrozumieć, ale przyznaję, że w ogóle mnie to nie obchodziło. Zaczęła prawić nam morały, wyliczając, ile złamałyśmy zakazów. Aleja zaczęła płakać i przepraszać. Karen nic nie powiedziała. Wydaje mi się, że nawet moi rodzice nigdy mnie tak nie zganili. Następnym razem, gdy zrobicie coś takiego, od razu wylecicie ze straży. Oficjalnie to, co się wczoraj wydarzyło, to sprawka jednego z naszych wrogów. Zabraniam wam komukolwiek o tym mówić. Gdyby ktoś pytał, to spałyście tak, jak pozostali. Dlaczego nie chcesz, żebyśmy wzięły to na siebie? Ale że weźmiecie to na siebie, nie myślcie, że ominie was kara. Nie chcę jedynie, aby mieszkańcy wiedzieli, że to wasza sprawka, żeby nie wytykali was palcami. Albo ciebie. Jeśli to, że tuż pod twoim nosem coś takiego odwinęły, nie? Myślisz, że byliby do tego zdolni? Miko ma rację, wszyscy są na skraju wytrzymałości. Od razu zostałybyśmy oskarżone. Nawet nie chcę sobie wyobrażać, jak bardzo by nami zgardzili, gdyby wiedzieli, że to my. Gdy o tym myślę, mam sobie za złe, że wszystkim wystawiałam wszystkich na niebezpieczeństwo. Wiem, zaczynam was znać. Chciałam wam powiedzieć, że pomimo powagi sytuacji jestem pod wrażeniem. What? Tak dokładnie. Co? Z pewnością nie powinnam tego mówić, ale wasz plan był genialny i został bardzo dobrze wykonany.
Kto miał ten pomysł i kto zajął się przygotowaniem środków usypiających? Ewelin nie zgłosiła żadnych braków. Domyślam się, że ukradłyście składniki z laboratorium. Razem wpadłyśmy na ten pomysł i tak, ukradłyśmy część składników z laboratorium. Jeżeli chodzi o recepturę, pierwszą porcję wykonałyśmy razem, ale to Aleja przygotowała ostateczną wersję. Rozumiem. Poproszę Zalera, by dyskretnie uzupełnił zapasy. Jeżeli chodzi o waszą pierwszą próbę... pierwszą próbę? Karuto ma nam to za złe? To chyba za mało powiedziane. Udało mi się go przekonać, aby zostawił tę historię dla siebie, ale nie liczycie na to, że zjecie coś smacznego w najbliższym stuleciu. Muszę przyznać, że macie większy potencjał niż myślałam. To wszystko, co miałam wam do powiedzenia. Zachowujcie się teraz przyzwoicie. Dziewczyny wyszły z sali, a ja zostałam jeszcze przez chwilę. Wiesz, też możesz już iść. A, dobrze. Myślałam, że chciała mi coś jeszcze powiedzieć. Monika, masz chwilę? Chciałabym z tobą porozmawiać. Wiesz co, szczerze powiedziawszy, natężenie teraz trudnych rozmów już nie będzie. A wszyscy chcą ze mną rozmawiać. Dobrze. Poszliśmy do ogrodu, aby nikt nam nie przeszkadzał. Długo się zastanawiałem nad tym, co powiedziałaś na plaży. Nie ty pierwszy, nie jedyny, a SRL przyszedł ze mną porozmawiać wczesnym wieczorem. O, to dobrze. Czy to trochę polepszyło sprawy między wami? Nie wiem, to skomplikowane, czuję się zagubiona. Tak, utożsamiam się w tym momencie. Rozumiem, sytuacja nie jest łatwa. Naprawdę mi przykro, że wcześniej nie zdałem sobie sprawy, jak bardzo jesteś nieszczęśliwa. Jak to? Trochę za bardzo na ciebie naciskałem, nalegałem, abyś mu wybaczyła, nie biorąc pod uwagę twoich uczuć. Nie powinienem był tego robić. Przepraszam za krzywdę, jaką mogłem ci wyrządzić. I se poszedł. Liftan, poczekaj. Tak? To wszystko? To znaczy? Próbujesz mi wytłumaczyć, dlaczego to zrobiłeś? Nic nie mogłoby mnie usprawiedliwić oprócz ciebie, a nie chcę cię do tego zmuszać. To niecodzienna reakcja. Faktycznie. Oczywiście mam swoje powody, dla których reaguję w ten sposób, ale to moja wina. Nie musisz brać tego pod uwagę przy podejmowaniu swojej decyzji. Zaciekawił mnie. Wytłumacz mi to. Bo kolejna enigmatyczna wypowiedź. O, nie spodziewałem się tego. Chyba, że nie chcesz o tym rozmawiać? Nie, ufam, że zachowasz to dla siebie. Ja też należę do grona nieszczęśliwców, którzy stracili swoje rodziny kilka lat temu, gdy byłem młodszy. Ktoś zabił osoby, które mnie wychowały. Widziałem ich śmierć na własne oczy. Od tego czasu nienawidzę go i wszystkich, którzy mogliby być mu bliscy? Kogo? Szkór. Nie wiem czemu, ale to już jakieś wcielenie zła dla mnie jest. Wiem, że jeżeli kiedyś spotkam się z nim twarzą w twarz, to spróbuję go zabić. Co? Wiem, nie powiedziałabyś tego, z natury jestem dosyć spokojny. Te czarne akcenty na twoim stroju coś sugerują widocznie. Powiedział to tak, jakby prezentował pogodę. W takim razie, dlaczego poprosiłeś mnie, abym mu przebaczyła, skoro sam nie jesteś do tego zdolny? Bo nie chcę, żebyś żyła z tą nienawiścią w swym sercu. To ból, który jest obecny każdego dnia, każdej nocy i o każdej godzinie. Bałem się, że nie będziesz mogła z tym żyć i dalej się tego obawiam. Chyba rozumiem. W tym sensie to miłe z jego strony. Miłe? Serio? Miłe? Nie przejmuj się stanem mojej duszy. Daleko mi do ideału, ale gdybyś potrzebowała wsparcia, wiedz, że możesz na mnie liczyć. Poszedł sobie, tym razem go nie zatrzymywałam. To wyznanie winy jest dosyć przytłaczające. Mam wrażenie, że wszyscy powoli zaczynają sobie zdawać sprawę z tego, co zrobili i co powiedzieli. Kurde, jakby wszyscy do tej pory byli na jakimś ciężkim rauszu. Co to się dzieje? Wszyscy oprócz Miko. Wydaje mi się, że ani trochę nie czuje się winna. Ciekawe, czy w ogóle ma serce. Serce ma. Ale dalej jest na rauszu. Jakieś gramble. Ale jestem głodna. Ciekawe, jakie okropieństwa zasługuje mi Karuto. Przede wszystkim muszę... Okej, wróciłam. Sorry, coś mi przerwało. Nie wiem, czemu grafika mi na chwilę przestała odpowiadać. Niepokojące. Także idziemy, korzystam, póki na razie wróciła do normy. Poszłam do stołówki. Jak można się było domyślić, Karuto nie tryskał radością. Z pokardą podał mi coś,
co przypominało skisłe mleko. Wielokrotnie go przepraszałam, ale on tylko zrzędził pod nosem. Poszłeś spać? Rozumiem go. No tak, zmusiłaś w niego miksturę. Czujesz ból. Przez 3 dni z rzędu byłam zmuszona jeść tę skisłą zupę. Jejku, nie chcę wiedzieć, jak wyglądały potem wizyty w toalecie. Dalej wykonywałam drobne misje w kwaterze głównej, ale nie, aby nie siedzieć bezczynnie, nie myśleć jedynie o tym, co mi powiedział. To znaczy co? Alifton? Od czasu zdarzenia na plaży czułam się silniejsza i bardziej niezależna. Powiedzmy, Niko dalej mnie nie przeprosiła, ale nie wahałam się stawać jej czoła, gdy było trzeba. Na szczęście Kero i Ikar stawili się po mojej stronie, tak jak obiecali. A w końcu zaczęłam dostrzegać światełko w tym mrocznym tunelu. O co poprosił mnie Purral? Muszę sprawdzić swoją listę. Padł na kogoś. Egzifu? Nie wierzę. Zif to Kwakuła. Jakby ktoś kompletnie nie pamiętał, jak się nazywa. Egzifu, to ty? Wolałabym do niego nie mówić Zifu. Zif. Panienka Bonika, właśnie panienki szukałam. Proszę udać się ze mną do kryształowej sali. Dobrze. Co on tutaj robi? Tak, co? To była chyba ostatnia osoba, jaką się spodziewałam. Nie tylko by mnie, chyba bardziej zdziwił mnie, by tylko... nie wiem, rekonstrukcja Iwoni albo Mistrz Kap. Poszłam za Feng Zifu o nic nie pytając. Jeżeli on tu jest, to Huang Hua z pewnością też. Yaman pozwolił nam wejść, tak bardzo chcę ją zobaczyć i... Jak mogłaś jej to zrobić? O Boże! Wszyscy mnie traktują, jakbym była szczeniakiem, którym ucięto nogę. Jezus, tak, aż się sama czuję biedna, jak mi tak wmawiacie. Znaczy, fakt, to jest straszne, to jest okropne, ale idźmy dalej. O, przyszłam w dobrym momencie, cała się co strasz tutaj była. Co ci strzeliło do głowy? Od kiedy jesteś taka głupia? Ale Huang Hua, wiesz, ja... Nie wiem i nie proś, abym to zrozumiała. Zdajesz sobie sprawę, że mnie też stawiasz w delikatnej pozycji? Postawiłam na szali honor dynastii Ren, zgadzając się na sojusz ze strażą El. Wyobrażasz sobie, co mogłoby się stać, gdyby ta wieść się rozniosła, ale nikt się o tym nie dowie. Zrobiłam wszystko, żeby... Reprezentujemy życzliwość, dobroczynność i altruizm. Twoje czyny są zaprzeczeniem naszych wartości. Ale jej pojechała. Pani tak w skrócie stwierdziła, że jest chamska, egoistyczna i co jeszcze? O, Huang Hua, Bonika tu jest. No właśnie, pomyślałaś o niej, o jej uczuciach i potrzebach? Nie? To nowość, nie? Nie sądzę, by Miko zawracała sobie tę głowę. Nawet mnie nie przeprosiła za to, co mi zrobiła. Ja przede wszystkim bym potrzebowała lepszej zupy niż skisłe mleko. To nie może być prawdą. Miko, przeprosiłam za incydent z biblioteką. A za stratę rodziców niczego jej nie powiedziałaś? Nie, ale miałam taki zamiar. Czekałam na odpowiedni moment. Dwa odcinki, kobieto. Odpowiedni moment. Odpowiedni moment był wtedy, gdy zmusiła się do wypicia tego paskudztwa. Odpowiedni moment był wtedy, gdy pomyślałaś, że powinnaś to zrobić. Ja... A teraz też jest dobry moment. Huang Hua tupnęła nogą. Miko patrzyła na nią pytająco, a potem odwróciła się w moją stronę. Bonika, przepraszam. Zapewniam cię, że wielokrotnie chciałam cię przeprosić, ale nie mogłam znaleźć odpowiedniego momentu ani słów. I ja... Jest mi naprawdę przykro, że cię skrzywdziłam. Nigdy nie powinna była podejmować tej decyzji. Nawet jeżeli to Ezra zmusił cię do wypicia napoju, to ja ponoszę całkowitą odpowiedzialność. Aż mi tego tłumaczyć nie musisz. Tylko ja jestem winna temu, co cię spotkało. Obiecuję ci, że zrobię wszystko, aby naprawić swoje błędy. Zaangażuję całą ekipę w poszukiwanie rozwiązania. Mam szczerą nadzieję, że kiedyś będziesz w stanie mi wybaczyć. Nie wątpię, że jesteś wystarczająco silna, aby zdobyć się na taki gest, ale rozumiem, że jeżeli będziesz potrzebowała czasu. Stałam przed nią słuchając w ciszy, byłam zaskoczona. Już dawno straciłam nadzieję, że kiedyś zechce mnie przeprosić, nawet jeżeli to Huang Hua ją do tego zmusiła. To wyglądało, jakby mówiła szczerze, ale to i tak niczego nie zmienia.
No i tak nie. Bo ja już odczytałam to wszystko, co ona powiedziała, szczerze. Widać, że to nie jest teraz na prędce przygotowana mówka, którą on strzeliła. Dziękuję, że w końcu naprawdę mnie przeprosiłaś, ale na razie nie mogę ci wybaczyć. Twoje czyny bardzo mnie zraniły. Jednak z szacunku do Huang Hua spróbuję nie skupiać na tym całej swojej uwagi. Uważam, że wszyscy musimy iść do przodu, a w pojedynkę nam się to nie uda. Bonika, cieszę się, że znowu się spotykam, pomimo zaistniałych okoliczności. Skinęłam głową na Huang Hua. Miko się podniosła. Wyglądała na naprawdę poruszoną. Tutaj siedziałaś, klęczałaś, leżałaś. Miko, jeszcze nie skończyłam i nie obchodzi mnie, że ona wszystko usłyszy. Zostaję w kwaterze głównej na czas nieokreślony, aby cię nadzorować. Miko, masz przechlapane. Co? A co z twoim ludem? Feng Zifu będzie zarządzać świątynią wraz z Radą podczas mojej nieobecności. Bonika, jeśli chcesz, możesz mi towarzyszyć. Wyjadę, gdy stwierdzę, że Straż El na nowo zacznie wywiązywać się ze swoich funkcji i będzie godna naszego sojuszu. Chyba teraz, tak? Bonika, jeśli chcesz, możesz mi towarzyszyć. Naprawdę? Słyszałam, czego dokonałaś od czasu mojego wyjazdu. Podziwiam dowody twojego altruizmu. W którym momencie byłam altruistyczna? Zastanawialiśmy się nawet, czy nie jesteś Feng Huangiem. Chyba wątpliwa. Interwencja Huang Hua była tym, czego mi brakowało, aby zaognić rany w moim sercu. Czułam, jak rodził się we mnie nowy ogień. Podjęłam wtedy ważną decyzję. Jaką? Może i byłam nikim w swoim świecie, ale postanowiłam, że tutaj stanę się kimś ważnym. Dokładnie wiedziałam, od czego musiałam zacząć. Wow, będziemy boss! Nasza postać ma silne postanowienie, że będziemy tutaj kimś. To jest ciekawa. Powiem wam, że mam mieszane uczucia tego odcinka. Uważam, że dużo z tego powinno być dużo wcześniej. Poza tym był piekielnie długi. Chyba wejdzie z jego ponad 3 godziny. Czyli ile partów? A z 6 może nawet wyjść. Nie wiem, czy 5 czy 6. To zależy, jak to potnę. O, to jest makabrycznie dużo. Także długo nie pojawi się odcinek 16, ale go wam przeczytam. Kryształowe cierpienia, uraza jest jak trucizna. Wkrada się, aby zainfekować duszę i ciężko się z niej wyleczyć. Nie mówcie już, który odcinek to przeżywam. Nadszedł czas, aby wsiąść w karcie swoje przeznaczenie i rozpocząć nową erę. Okej, czyli... No jednak trochę tego potrwa. Znaczy dla was nie będzie to tak długo, bo po prostu długo będzie się publikował ten odcinek, prawda? Zobaczmy, co my tu mamy. Cezarenem 80, Nezra 100, dalej. Valkion 20, Lifton 35, Miko 30, Yamon 5, Ikar 40, Alaya 85, Evelyn 30, Keroshon 25, Kamerii było mało w tym odcinku. 15, Karuto też 15, Chromi 40, Entranic, Karen 5, czyli weszliśmy jednak pańska coś na wprost. Mary 5, Huang Hua 15, Feng Zifu 5, reszta się już chyba nie zmieniła. Tak już jestem bardziej pewna, że się nie zmieniła. Musimy zobaczyć tą nową ilustrację w pełnej krasie, nie przyciętą. Powiem wam, że to mnie zastanawia, do czego doprowadzi przysięga Ezarela. To jest ciekawe. Właśnie smutno mi, że koniec końców to nie było tak na flow, rozumiecie? Że na fali tej ciekawości, tych emocji nie pojawiła się ta scena. Ja już zdążyłam się zdystansować, przeanalizować, przemyśleć i dopiero pojawiła się ta scena trochę mocna, późna. Zwłaszcza, że ja to i tak przechodzę dość szybko, prawda? No bo szybciej niż te odcinki się ukazują. Kirze jeden wychodzi z miesiąc, ale jednak szybciej niż one się ukazują. Także ja i tak jestem w dość komfortowej sytuacji. No trochę smutno, nie wiem po co tyle przedłużania, bo dużo tych sekwencji było moim zdaniem kompletnie niepotrzebnych. Ale wrzuconych, nie do końca nawet były śmieszne, bo nasza postać była jednak właśnie zbyt zgorzkniała, zbyt boleśnie przeżywała te rzeczy. Więc nie rozumiem troszeczkę tego odcinka, mam mieszane uczucia.
A bardzo czekałam na ten odcinek. Ja myślałam, że coś się przełamie i coś się wydarzy. A tu troszeczkę jestem rozczarowana, niestety. Mam nadzieję, że Daria przełamie tą złą passę odcinków. Albo po prostu, no nie wiem, 13 odcinek spowodował, że ja wywindowałam strasznie tą poprzeczkę. No, nie chciałabym, żeby. Chciałabym, żeby jeszcze ta gra mnie nieraz zaskoczyła. Ale i też chłopaki zniknęli, zauważyliście? Oni wcześniej w pierwszych odcinkach bardziej się pojawiali. Ja bardzo lubię ten świat, lubię to uniwersum, lubię inne postacie. To fakt. Ale uważam, że to jest troszkę źle zbalansowane. To mnie trochę smuci, że dużo rzeczy pewnie by mnie bardziej rozbawiło, gdyby moja postać co chwila nie mówiła, właśnie mi przypominała, ale moi rodzice, ale moja rodzina. No i koniec końców psuło to całą atmosferę i to już któryś odcinek. Także mam nadzieję, że już będzie dobrze. No, brakuje mi tych relacji z chłopakami, oni od 13 odcinku po prostu znikają. To jest przykre trochę. Bez wątpienia są najciekawszymi postaciami, jakie tu stworzono. Dobra, tak. Kończmy to podsumowanie. Też wyszło strasznie długie. Ale to był też długi odcinek, więc ja już nawet nie pamiętam do końca, co tu my robiliśmy, nie? Wcielaliśmy się w Sherlocka Holmesa, potem. O, ta historia ze Syreną, siostrą Alai. Dowiedzieliśmy się trochę o przeszłości Alai później. O, już chcieliśmy uśpić całą kwaterę główną. To był Saigon. Dużo się działo. Ale ja nieraz miałam mętlik w głowie, nie wiedziałam, co o tym myśleć, co uważać i jak się zachować. Ale jestem niezmiernie jednak ciekawa, co dalej. Odcinek jednak oceniam, że był dość fajny, ale zawiódł po raz kolejny, no troszkę za późno ta rozmowa z Ezarelem. No, dalej mi czegoś tu brakuje. Tej romantycznej nutki, bo na długo uciekła. Niestety, smutne troszkę. Ale nie tak, że to ja tego świata nie doceniam i gram do tego ze względu na wątek romantyczny, bo to nieprawda. Świat mi się naprawdę mega podoba, musiałam się do niego przekonać, ale jest naprawdę bardzo fajny. I właśnie to, że wiele się z niego nie rozumie, to widzę, że to jest kwestia po prostu skomplikowania i tego, że o ile dobrze wiem, bo to jest autorka. Autorka chciała tu włożyć jak najwięcej, mam wrażenia. I nawet zgrabnie jej to wyszło, koniec końców. Dobra, miałam kończyć. Poza tym jest pierwsza w nocy. O, przydałoby się pójść spać. Tak, i dzisiaj zamierzam wrócić pierwszą partię tego odcinka, zobaczymy, co się stanie. Także żegnam Was. Zapraszam oczywiście na odcinek 16. No i cześć.